Cześć. Dzisiaj na wojnie spotkaliśmy jakiś sojusz koreański. Niestety nie znam tego języka, także nie przetłumaczę ich nazwy. Początek wojny z nimi był dosyć ciężki. Gdzieś tak w połowie ataków przegrywaliśmy o 700 punktów i szczerze powiedziawszy myślałem, że to przegramy. Na chwilę obecną nam zostało 8 ataków, a im zostały 3. No i mamy u nich godzinę drugą 15. Także nie wiem, czy w ogóle ten gość, któremu zostały 3 ataki, czy on jeszcze w ogóle wejdzie na grę. A na tak wejdzie, to już niewiele może zmienić, ma dosyć słabe oddziały. A po drugie, no mówię, nam zostało jeszcze 8 ataków. Tutaj jakiś koleś miał frustrację, że mu ataki nie wyszły i wyszedł z sojuszu. My gramy wyjątkowo dzisiaj w 26 osób. Dwie osoby na weekend się wypisały z wojny, dwóch członków nam brakowało, ale już mamy pełny sojusz. Witam na pokładzie Your Sweet oraz Lądziu. No i nic. Czas. A, jeszcze powiem tak. Przeciwnik zagrał dosyć odważnie, bo ma tylko dwa tanki. Jest to Bennu oraz Azmia. Tylko dwóch miało inne tanki. Był to Magni w podwójnym kostiumie oraz był to raz Morel. A tak to wszyscy mają Azmię i Bennu. Z początku wydawało nam się, że to jest bardzo dobry ruch, bo mówię, początek mieliśmy bardzo kiepski, ale później przeciwnik gdzieś tam poodbijał, kilka zer zrobił, szczególnie 1-0 na tej obronie od Pawła i 2-0 na tej obronie od Krysa. My zagraliśmy mieszanym tankiem żółto-fioletowym. Moja obrona sprawdziła się w ten sposób, że dwa razy brali mnie na dwa razy i raz na raz. Byłem atakowany 3 razy. Dobra, zaczniemy od przywódcy. Tutaj oczywiście główną kartą, którą potrzebuję mieć, to jest dezaktywacja, dispel. I tutaj zagram akurat na niego Sabiną w kostiumie z powodu Bastet i Bennu. I oprócz tego myślę, że głównie boję się Bastet, więc wezmę sobie Grimbla na miniony od Arco. Ale głównie zagram właśnie kartami na tą Bastet. Czy on mi coś tutaj nakłada, jakieś statusy? Nie, tylko... Dobra, czyli Rysa nie będę tu zużywał. Może w ten sposób zagram. Eloise lub Grimble będą mieli za zadanie ściągnięcia minionów od Arco. No i dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sabinie daje specjalnie lepszy oddział, żeby po prostu przedłużyć jej żywotność. Na razie z klockami szału nie ma. 5 żółtych, 7 fioletowych. Ale spróbujmy gdzieś tam te fioletowe przetransportować wyżej. Okej, okay, Bennu jest już... przeżył. Myślałem, że go to wykończy. Ale zdążyłem Sabinę odpalić przed Bastet i to jest duży ratunek. Chciałbym te żółte połączyć ze sobą. I w tym momencie Grimble staje się u mnie bezużyteczny, ponieważ... O, a jednak nie. Myślałem, że uda mi się Eloise zabić te miniony.
Pozwolę sobie na taki ruch. Czy jest sens? Nie ma sensu. Przegram chyba ten atak. Liczę, że ta Eloise mi troszkę dłużej pożyje. Nie udało mi się zabić Bastet. Atak na przywódcę raczej skończy się fiaskiem. To nie był chyba dobry ruch, bo mogłem w sumie. Może jednak. Mam pecha, bo Wolfgang jest ogólnie wojownikiem, a spadł od razu. Myślę, że sam Horus nie jest w stanie tutaj się przebić przez dwa gargulce. Szczególnie, że mam tylko leczenie turowe, a gracz strzał jest dosyć upierdliwy. No i to było na tyle. Ani Grimble tutaj nie pomógł. Ani Eloise naładowana. Eloise, Wolfgang. W pierwszym ataku od razu porażka. Jestem teraz zdemotywowany, bo myślałem, że troszkę lepiej mi ta wojna pójdzie. Tutaj będę chciał Benu zagrać. Zdecydowanie. Może i Sarnia. I drugim kolorem, jakim zagram, będzie fiolet. Seszat jako dispel. Okej. Nie rozpieszczają mnie za bardzo klocki, jeśli chodzi o te startowe. Będę chciał to jak najszybciej odpalić tego kufu, żeby go wykończyć po prostu. Może Hel nie była najlepszym pomysłem. Myślałem tam, czy nie iść po fioletowe i zdecydowałem się jednak na te iść po te niebieskie, żeby Isarnię odpalić. Czy to był dobry ruch, to zaraz się okaże. Mam jeszcze tutaj przez chwilę kontratak, także odpalę tego Zekenę. Zanim go Arko wyleczy. Okej. Okay.
I teraz zostało już granie jakby na czas. Podleczę się na początek. Trochę szkoda, bo mamy tylko jakby dwie pasywne karty przeciwko dosyć mocnemu healerowi. Nie wiem, czy jestem w stanie go pokonać tak naprawdę. Ale spróbuję. Nie no, raczej przegram to na czas. Nie jestem w stanie tutaj przebić przez tą obronę. Gdyby mi przeżyła Isarnia albo Seshat, to byłaby inna gra, a tak to przegram to na czas. Jedyny ratunek to ewentualnie grać właśnie tymi, tworzyć cały czas fioletowe tarcze podziemia i próbować nimi się jakoś tam przedostać, ale nie wiem, czy to się uda. Trochę za mało tych fioletowych kart, klocków przychodzi. Okej. Mam już całe dwa klejnoty podziemia. Nie, straciłem właśnie jeden klejnot i drugi. Ajajaj, no na pewno nie taki był plan. Nie wiem, czy jest sens w ogóle grać to. 1300 życia do ściągnięcia. No i znowu straciłem fioletową tarczę. Tak, na pewno tego nie ugram, jeśli będę tracił te tarcze. Teraz nawet nie dostałem żadnej tarczy. Gdybym miał 4, to może coś bym tam jeszcze mógł powalczyć, a tak to no niby troszkę mu tam go obijam, ale czy to się uda? No wątpię, wątpię.
widzę ruchu. Musiałbym ruszyć te fioletowe w środku, a nie chcę tego przecież robić. Niby coś go tam obijam cały czas. Trochę, bo trochę. Ale schodzi mu to życie. No i stracę ten jeden. Ale może zyskam. Ale musiałem to zrobić, bo po prostu już nie mam innych ruchów. Spróbuję trochę się tutaj oczyścić z tych klocków, bo kurczę, jest tragedia. Już ma 2 miniony naładowane. I przywrócił sobie trochę tego życia. Nie no, nie ma szans. Mozolna bitka. Gdybym uzbierał 4 klejnoty podziemia, to bym to, myślę, wygrał. Ale niestety, no, mam tylko jeden. Kurde, pośpiech, po prostu pośpiech, wszystko niweczy. Cały plan. No nie dostaję tego, co bym chciał dostać po prostu. Ajajaj. Błędem było brać helbę z talentów, bo najzwyczajniej w świecie padła od kufu na strzał, kiedy wszyscy nie przeżyli. No i to tyle. Syzyfowa walka. Nie wiem, jestem już trochę zły. Na tą rozgrywkę. Tutaj mam wziętą rodzinę Arfaniasa z Evelyn i jeśli mi się uda odpalić z Gracją, znaczy się, jeśli mi się uda Grację odpalić zawczasu, to potwory od Elizabeth nic mi nie będą robiły. Tutaj łatwa wygrana. Zły ruch, mogłem iść po fioletowe, ale w sumie tej też zdobędę fioletowe, także nie ma tego złego. No ale nie ma to znaczenia, bo już jest po walce.
Pójdę tutaj niebieskimi. W ogóle nie jestem w stanie wykorzystać jakby skadi na tej wojnie, bo nie mają minionowych postaci. Ja też tej minionów nie wezmę oczywiście. Ale jest tutaj Alucard szybki i Horus, więc może wezmę Ludwika. I myślę, że spróbujemy takim składem. Bez lekarza. Znaczy, Milena może robić za lekarza oczywiście, ale będę chciał. Szybko skończyć tą walkę. I też tak się stało. Duży damage. Duże obrażenia i szybka wygrana. Ok, tutaj pójdę też z mocnym uderzeniem. Kong jako dispel. Czy tutaj ktoś mi coś zagraża? Tutaj mamy minus do obrony. Dobra, wezmę tej Rysa. Jako tego, co daje HP ponad stan. Ok. I też liczę na szybkie zakończenie walki, jeśli dostanę 10 klocków czerwonych. Szczerze to myślałem, że zabiję tą Azmię z tego combo. A tak to stworzył się trochę problem. Czy Azmia padnie od dwóch zielonych klocków? Dobrze. Ok. Kolejna wygrana. Rozgrzałem się. Szkoda tych dwóch pierwszych porażek. Jedna w sumie według mnie bez szans, a druga trochę brakło szczęścia. Ok, co mi tam jeszcze zostało z kart? Fioletowe już wyczerpałem. Mam żółte. Całkiem niezłe. Zielone jako tako. Dobra, nie mam tutaj za bardzo z czym poszaleć. Ta ekipa jest dosyć szybka, więc nie będę jej brał. Myślę, że tego spróbuję. Chociaż tak, chciałem Nemezis wykorzystać. A żeby to zrobić, to może tego Baby Shampoo spróbuję.
Wezmę takie trzy karty. I do tego lianę z jaśniem. Jednak nie wezmę. A, w sumie mogę tak zrobić, bo dla kart z ładunkiem i tak nie ma większego znaczenia, czy mają oddział z maną, czy nie. Nie za wiele zielonych, nie za wiele żółtych, ale już się sytuacja zmienia na planszy. Teraz tak, Nemezis na drugim ładunku. Chciałem ją na trzecim zostawić, użyć znaczy się. No, na 3,40 jeszcze nie za bardzo bije, nie za mocno. Ale chodziło mi o coś innego właśnie, że nakłada, że nie może otrzymać wzmocnień ze statusu. I chciałem to zobaczyć, jak to będzie funkcjonować na takich kartach właśnie jak Azmia, czy Hathor, Aramis. I mam nadzieję, że w miarę szybko tą kartę zrobię. Okej, wygrana tutaj jest. Jak najbardziej. No i tak. Podsumujmy wojnę. My mamy 0 ataków, przeciwnik ma 3. Nawet jak gdzieś tam chłopak się przebudzi, to i tak już to nic nie zmieni. Gratulacje dla Kocura. Jako jedyny z obydwóch ekip zdobył komplet. Krysu, Kastamir, Buba, Łukasz. Też całkiem niezłe wyniki. Mario, Maximus. Potem dopiero jestem gdzieś tam ja za Maximusem. 2 nieudane ataki. 4 weszły. Wojna całkiem nie poszła Mokasynowi, Jareckiemu, Kostowi, ale to się zdarza. U nich było więcej tych osób, co zasilają doły. Jak tam właśnie, chciałem zobaczyć jeszcze jak poszło debiutantowi. Lądziu 214 punktów, czyli tak jakby 3,5 ataka weszło. Myślę, że będzie dobrze. Padł też Tytan z tego co widzę, także zobaczę co tam przygotował dla mnie jako bonus do filmu za drugie miejsce. Ukryte ostrze. 5 klejnotów, super nagrody jak zwykle. 136 szynki. Dobra. Do następnego. Wojna wygrana. Trzymajcie się.